Calamity? Właśnie nie wiem z tym Calamity. Czyli Calamity plus jeszcze ten na skrzynki. Nie jestem pewny, czy chcę zaczynać tą przygodę. To będzie dużo czasu. Z jednej strony bym zagrał, a z drugiej jakieś obawy mam, że za długo to będzie po ostatnim. Ciężko zdecydować, czy odpalić to, czy coś innego. To TFT? O kurwa, bym TFT zagrał. No. A wiem rangę nawet wyższą. No myślę, bo to decyzja, żeby ją odpalić i zagrać, może paść w minutę, ale potem kurwa jest z miesiąc gry. To... pod magucha? No w sumie magiem mógłbym zagrać. Ale nie wiem czemu, tak sceptycznie jakoś jestem do tego Calamity nastawiony. Jakoś z góry jestem nastawiony, że niekoniecznie mi się spodoba, ale może się to zmieni. Nie wiem czemu. Świat średni na jedną osobę, wydaje mi się, nie ma co duże. Miałem średni czy mały ostatnio? Źle postać zrobiłem. Czemu? Podróż. Kurwa, wszystko od nowa? Ojej. Dobra, niech będzie taka. O kurwa mać. I teraz tak, świat średni, tak jak wcześniej, ekspert i w sumie szkarłat, żeby był. Mistrzowski? Nie, mistrzowski nie, ekspert. Tylko nie wiem, czy świat duży, czy ten średni. Normalny tryb grałem na średnim. No dobra, to dałem duży. Na pewno dla solo gracza duży będzie ok? Dobra, jak mówicie, że tak, to... No to co? Zobaczmy, co się wydarzy. Coś tam jeszcze pamiętam z ostatniego przejścia. Tylko tu pewnie będzie w pizdu wszystko pozmieniane. Nie podoba... Zrekreatowałbym postać, bo jakaś jest taka ten... Chyba nie pamiętam, od czego to się... Chyba drewno, żeby crafting bench'a zrobić. I Havire. 59 drewna. Na start trzeba go całkiem sporo. Jeszcze nie wiem, kurde... Nie pamiętam, jak się zaczynało w to grę. Czego ja potrzebowałem? Chyba pierwsze co to zbudowanie chaty. Albo znalezienie jakichś, nie wiem, przedmiot... A tu przedmioty w skrzynkach na Calamity są pobustowane? Jakieś mocniejsze na start? 4 kliknij. Co jest? Starter bug. Squirrel staff. Od summonera. Łuk. Topazowy kostur. To chyba pod magucha. Nie, nie chcę summonerem. Maguchem bym zagrał właśnie. W sumie drewna już chyba mam w pizdu. 700 drewna. Powinno starczyć. Od razu Havire zbuduję. Niech NPC zaczynają schodzić. Tylko co do Havire trzeba było? Do Havire trzeba było łóżka. Głównie drewno. A łóżka to z czego? Z jedwabiu, które się robiło z pajęczych sieci chyba. Nie wiem, czy się wyrobię tej nocki, czy nie lepiej poczekać na następny dzień. A teraz iść jaskinie eksplorować. Kula piaskowa. Spindle Rage? A co daj... Kurwa no! Dajcie mi dzień, co mógł się wybudować. Kurde, mikstura grotołaza by się przydała. Chociaż obstałem, że tu bardzo łatwo będę upadał na start. O kurwa. Co mi tak napieprza wszystko? Co to? Jak to zapierdala? Nie, to nie lokacja na mój poziom. Ja tam wejdę, to jest insta zgon. A ja muszę się i tak wywalić, albo jakąś skrzynkę znaleźć. Bo ja tu po skrzyneczkę głównie. O ja pierdolę. Jeszcze nie ma dnia? A nie lepiej po prostu po skrzynkę iść, po prostu iść w prawo i tyle i znajdę jakąś open jaskinię i tam może będzie coś open na start? Zamiast się wkopywać. Skip tych mobów, wszystko do otwartej jaskini takiej połowicznej. O, jest złota skrzynka. Jakąś pojebaną broń dla maga na start. Bym chciał dostać. Kiścień, ale gówno. Czyli kwiatki, wszystko mogę wyjebane na to mieć. Nie potrzebuję. Dziennic, ogródków i tak dalej. Chyba mać. A chciałem sobie pajęczyny pozbierać. Zapomniałem o tym. Jeszcze raz tam się przejdę. Chociaż teraz by wypadało się zabudować te ściany. Jak to było? Dobra, tu zrobimy chatę. Kurwa, jakie szlamy są wyzwaniem. Na razie. Chyba git. Chyba coś takiego. Tylko kurde, nie podoba mi się zamysł tego. Już tu jest zjebane coś. Dobra, szkielet zrobiony. I teraz tak, pokoje. Tu już chyba może być pierwszy pokój. Ty co ja chcę zrobić, kurwa? Nie no, chyba git. Za wysokie? Nie, wydaje mi się, że jest okej. Dobra, zobaczmy jak działa ten mod. 1, 2, 3. I co? Zmagazynuj wszystko. Jaki mod? Ten Magic Storage. No, że to jedna skrzynka łączona ma być, czy coś. A, musisz zrobić Magic Storage? O kurwa. Po co ci te skrzynki skoro... Nie no, właśnie tego moda mi strasznie brakowało na podstawce. Ja przy skrzynkach, to mi się z 20% całego mojego gameplayu w Terrarii to było stanie przy skrzynkach. I próbowanie pokapować się, gdzie jest dany przedmiot. Kurde, mam wrażenie, że różnią się te wysokości, że to jest wysokie, a to... O nie. Nie no, chyba będzie git. Ja pierdolę. Jest git? Coś to kurde takie dziwnie, nie wiem, dziwnie to wygląda. Jestem nowo zawsze... Czemu fushera? Nie fushera, ładnie jest. Co ty do screenienkos?
A slime, a żeby slimy wyglądały jak pośladki. Zajebisty młodzik. Tylko. Sprawa gitelmitowej, co to? Mam coś do powiedzenia Demonzowi. Kamilu, Jamalu, Amrach. Najszczerzej na świecie przepraszam cię za krzywdy, jakie tobie wyrządziłem oraz za to, że cię wyzywałem. Bez kitu zależy mi na tobie. Chciałbym pobrać z tobą, jak wyjdzie nowy White Tarkowie. Nie oczekuję od ciebie żadnych przeprosin, ponieważ wiem, że to ja zawiniłem. Starej, nie przyjmij moją warazę skruchy i przemyśl propozycję. Pozdrawiam. Dobra, zrobione. Mają uroczy dom. Nic tylko mieszkać teraz. Dobra, teraz jak już tu zrobiłem, to mogę iść na wyprawę po skrzynki. Skrzynki i jeszcze łóżko ogarnąć, żeby szybciej noc skipować. O, jest, pięknie. Kryształ życia, tego się używało po prostu chyba. Nice. O, kur, kolejny. Pa. No ja pierdolę, no. No nie mogę, no. Nie mogę się poruszać bez tych butów. Muszę te buty ogarnąć. Miksturę górnictwa trzeba ogarnąć, no i też szmaragdy. Masz je górnictwa. Grotołaza spróbuję z grotołazem pokopać. Mam dwa grotołazy. A czy jakiś lepszy kilof z tych tungstenowych sztabek już da radę? Powinno dać radę. Tungstenowy kilof. Jest, pierwsza skrzynka. Kostur zięby. Kurwa, pamiętam ten item. Gówno totalne to było. O, a to co to? O kurwa. Nie kojarzę też tego, jakiś biom chyba nowy. 5%. O kurwa, to jest chyba skrzynka wielka, chińska po środku. O! Trinket of Chi, można założyć 10% damage reduction after not being hit for 15 seconds. 2 life regen. O kurwa, ile pieniędzy, ty! Aż bym wrócił z tym. Czy jest jakaś lista modów? To jest na bardzo podstawowych. Muzyka Calamity, ten Recipe Browser, Magic Storage i tyle. A co robisz? Zaczynam Calamity grać, zobaczymy jak mi się będzie grało. Na razie czuję, jakby to była podstawka praktycznie, ale to jest sam start. Nie wiem, dżunglowy biom to jest jeden z najmniej wygodnych biomów do eksploracji, przynajmniej na start. Co to? O! Gites. Czasami szukałem tego bardzo długo, a teraz tak o. Nawet nie szukając specjalnie butów, znalazłem buty. Ale szkarłatnych serc potrzebuję też. Mocno dosyć. O, taki właśnie. Kryształ życia od razu używam. I zarodniki. Oj, kolejna ta. Ale lutu, ja pieprzę, co jest? I kolejna jeszcze. Skrzynka na skrzynce. I wózeczek. Tylko otwieranie tego mam wrażenie, że kapkę riski może być. I coś pewnie wybuchnie. A kolejne hermeski, co jest? Mikstura grawitacji. Wyjebka chyba będzie. Mogłem próbować to skopać. Bez haka mi się tak ciężko przemieszcza. I tam były dwie skrzynki. Grotę łas w pizdeczkę. No, zbyt dużo progresu to nie zrobiłem. Trzeba by ogarnąć grotołazy i szukać. Tam było dużo skrzyneczek na prawo i chyba się tam udam. Kaktusowe spodnie. A co za seta dostaje tego? Atakujący otrzymują obrażenia od kolców kaktusa. Może być. A jestem zielony. Dobra, zabuduję to może szybko. Nie wiem, kurwa. Ale przynajmniej serducho mam. Tam wypadałoby podejść jeszcze raz. Mimo wywroty. Kosmosu leć, opelu tam jest. Znaczy się, mam te mikstury grawitacyjne. Może spróbuję te wyspy polutować. Może tam będą OP jakieś rzeczy. Mikstura grawitacji. Jedną mam. Wiadomo, gdzie tego użyć? Czy była szansa, że tą wysepkę znajdę? Czy trzeba szukać? Dobra, chuj, tutaj lecimy. Oj, nie pamiętam jak to. Ty. Wywalę się. Jak będę w dół spadał? Nie ma... A nie, jest opcja. O, 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 o! O kurwa. Ty, serce od razu, pa! Więcej platform, tylko szybko, bo zaraz pewnie zginę, bo tu są jakieś pojebane moby. Harpie cię dojadą. Czekaj, idę. Nie! Ej, zabudujemy się. Ciężko tam będzie. A może tu coś ciekawego będzie w wyspie samej. Jakieś materiały. Co to jest? O kurwa. Ale żelaza. To żelaza już mam zapas olbrzymi. To fajnie byłoby ogarnąć. To serducho, ale trzeba by tam podkop jakiś zrobić taki. Na ryzyko. Albo się uda, albo ci się nie uda. Za dużo tego. To była moja ostatnia mikstura grawitacyjna. A miałem czasu chwilę. Nie zaczęły mnie od razu, tylko za wolny byłem. Mikstura teleportacyjna. Tepa cię w losowe miejsce. Dawaj.
O kurwa. Nie no, ta eksploracja to pojebaństwo kompletne bez butów. Ledwie się da grać. O kurwa, nowy biom jakiś. Nie kojarzę takiego biomu. Ale się świeci fajnie. Albo jeszcze jednej poty użyję. Mikstura teleportacji. O kurwa. Piekło. Gdzie jestem? Tu jakąś skrzyneczkę dorwać. No bo aktualnie jak pójdę do piekła, to i tak tych skrzynek nie otworzę. O, a to? Co to? Rubiny. Kurde, diamenty i zielone. Ty, jakiś miecz pojebany, kościany miecz. Znaczy pytanie właśnie, czy to pojebane, czy słabe. Ale i tak warto by sprawdzić. Jest. Kościany miecz. 20 true damage'a. Jak na to, że trzeba podejść? Nie no, to się lepsze wydaje być. Chyba jestem za głęboko trochę jak na serca. Zrobiłbym raczej powrót do bazy, bo tu... Nie wiem, czy jest sens tu No to ile mam golda? 1 golda. Ur, to może miksturę powrotu machnę. Mam? Mam. I tak stąd idę. Przetestuję ten mieczuch. A i tak bym wolał pod magucha, ale to... Wstawiam, że później. Jak coś zdobędę fajnego, bo z tą bronią podstawową grać pod magucha to średnio. Nawet napiernicza to o wiele mocniej niż moja broń. Nie zużywa many jeszcze i jest bardzo szybka. Skrzyneczki? Uja, nie skrzyneczki. O nie. Kurwa mać, no. Kurde, już mam wrażenie ogólnie, że jestem mocno bardziej tanki, ale to chyba mi się wydaje. Linami w kosmos? Ty, zadziałałoby to? O kurwa, liny się skończyły. To były wszystkie liny, jakie miałem? A u dziadka chyba można kupić, bez kitu. Bo nie wiem jak z moimi funduszami aktualnie. To taniutkie. O kurwa, za dużo. 1000 lin w drugiej skrzyni było? Nie, nie było. 800 lin było. Ja pierniczę, no dobra. A to nie to, kurwica jeszcze. Topazów sporo. Kryształ życia, złote cegły. No i platformami bym kulturalnie sobie przeszedł, ale... Ale te harpie mnie dorwą, diabły. A mogę przez ścianę bić tym? Ile to ma HP? 200. Nie ma opcji. Prawie. Kurwa. Nad spawnem masz OP wyspę. Skąd wiesz? A może być coś OP w tym kosmosie? W sumie tam chodzę po serduszko było, to jak są serduszka to... O git. Energy core? Co? O, energy core. Drugi. Trzeci. Git, to już mam nową broń dla maga. Tylko nie wiem, czy to lepsze niż to, co mam. U kurwa, co to? To wygląda jakbym nie dał... Nie miał tu dać rady. Ty, to nie pokazuje jakby HP miało to. Jest tu jakaś skrzynka, żebym na szczura mógł zlutować i uciec? O kurwa, co to? Nie wiem, co to jest. O kurwa, ale przedmioty. Prototype Plasma Drive Core. A nie mam miejsca nawet na to. Code Breaker with a basic decryption computer to decrypt. 10 złotych monet, 4 poty wytrzymałości. Nie wszystko pewnie stąd jest useful. Zwiększa zasięg podnoszenia serc, kaska. Kurde, już mam tyle kaski, że już można by wracać szczerze z tym. Jeszcze urządzenia do late game'u. O ile dojdziemy, można wracać chyba. Trzeba kaskę odstawić. Ładowarka jeszcze. Która ładowarka? Nie, no może ja tu wrócę później, bo czuję, że na ten etap się mi to kompletnie nie przyda. To jest zaraz nade mną, to nie będzie problem tu przyjść. A chcę odstawić pitong. Mam go już całkiem sporo. Kurde, ile siana mam. 30 golda na ten etap gry. Opór dużo. A właśnie, teraz mogę już zrobić, mam te drive energy core. Energy core, mogę zrobić w końcu tą lepszą broń dla maga. Zobaczymy, czy to w ogóle worth jest. O, morderczy wyszedł, git. Oka, 19. Nawet fajne. Tylko sporo many zużywa. Fajna ta broń, lepsza niż mieczyk. Dobra, to co to teraz? Serduszek jeszcze trzeba. I hak ogarnąć. Jest, topazowy hak. Topazowy lepszy jest, czy? Rich topazowy lepszy, z tego co widzę. A już z tym pistoletem mam wrażenie, że będzie łatwo. Tylko najważniejsze są te buty, co fall damage dają. Buty czy skrzydła to dawały? Nie pamiętam. Jeszcze manę trzeba ogarnąć. A gwiazdki spadają w nocy. Chyba. Ty, a może mi na dach? Spadły. O, prawda jedna tylko, ale lepsze to niż nic. Jeszcze skrzydła z latających wysp. A to już jest kosmos, to jest za wysoko. Latające wyspy są wcześniej, tak? Czy to jest na tym poziomie, tylko po prostu ten sam poziom? Okej. Okay. Kurde, to mógłbym w sumie wejść po tej linii i se dalej próbować znaleźć coś. Nie no, z tą bronią to już inny komfort gry jest. Te skrzydełka. Co by fall damage'a nie było.
Nie wiem, czy to buty dawały, czy skrzydła, w sumie nie pamiętam. Dalej się przez te harpie chyba nie przedostanę. Ale tego jest gówna, strasznie dużo. O kurwa. Ile pieniędzy zaoszczędzi... 27 golda miałem ze sobą. O ja pierniczę. Dobrze, żebym zdążył. Wszystko bym stracił, co uzbierałem. Nie wiem, czy większy sens jest szukać tych, tylko potrzebowałbym drewna opór. Idę drewna nakopać na te platformy. Ty, co to? To do czegoś prowadzi chyba. Mahoń. To jest ul? Jak ul? Ty, bez kitu. Oj, nie chcę robić pszczółki teraz. Dobre itemy są, ale z pszczółki czy w skrzynkach ulowych? Są skrzynki ulowe? O, jest! Tylko nie mam drewien platform. Pszczeli wózek górniczy. Ta? To zajebiście. No nie wiem, czy się większe gówno dało dostać. Dobra, trzeba się jakoś wydostać na powierzchnię. Ale bez tych butów rakietowych to ja pieprzę. Spróbuję lewo, prawo. Dajcie mi te buty, bo mnie pojebie, no. Dajcie mi je. Buciki. Z tego się grać nie da, gościu. Wschodzi krwawy księżyc. O, skurwensyn. Nie wiem, przeczekałbym go, ale raczej się nie da przeczekać. Kurde, boję im się otworzyć. Nie mam many. Oj, chuj. Wyrok. Blood Orb, co to? Mogę coś ciekawego z tego zrobić? Jakiś pistolecik. Architekt sprzedaje drewno. No nie sprzedaje, przecież byłem u niego. Patrz, żoł, to on. Shops Changer. Aaa, ty sprzedaje, bez kitu. Ale jaja. Jak za darmo jeszcze. Super. Se platform narobię i można po te skrzydełka iść. Dobra, lecimy tylko, żeby te harpiaki mnie nie dorwały. Chłop już się... Ty, co to, Excalibur? Ciągnij. Zaklęty miecz. O kurwa, 42 obrażeń. A gówno. Nie jest to OP. Wolę to. Wolę ten pistolet, szczerze. Mana. Popierdoli mnie. Ty no, trzeba tam jest iść jeszcze raz. Bo na tych wyspach skrzydełka są. Nie. Nie pierdol. Bardzo potrzebne te buciki są. Bardzo, bardzo. A może w prawo se teraz pójdę i siemano? Albo troszkę niżej faktycznie. Bo za wysoko szukam, bo póki co nie znalazłem nawet jednej wyspy. To nie przypadek. Bazowy armor pod magucha. Ile zarodników trzeba na ten armor? Zaraz zobaczymy, bo kilka podniosłem. 16 na samą klatę? Ja pierdolę. Kilkadziesiąt potrzebuję tego. Ja pierdolę. No to prawda, ten armor dosyć szybko bym pewnie znalazł, jakbym stricte po lesie chodził i zarodników szukał. No i ten armor to już byłby spory upgrade, bo to co mam aktualnie, to jest gówno, nie armor. Ten armor daje po jeden punkt obrony, to jest nic. Ale będzie, jak dojdzie do momentu enchantowania, będzie powtórka z Minecrafta i siedzenie parę godzin nad enchantami, ale co ja gadam, nie będzie żadnego enchantowania, bo jutro pewnie już inna gierka będzie boss. A czemu krwawy księżyc? Mój mózg wyschnie od nadmiaru informacji. I chuj, czekanie w domu teraz. Albo do cave'ów chcę zejść faktycznie. Dobra, to zrobimy podkoby w mieszkaniu, inaczej tego nie widzę. Led zaklinacza węży. Kaska. Gówno generalnie. Uleku mam? No mam, dobra, czas zawijać stąd. I skrzynek w sumie poogarniać. Dobra, po co ja chciałem iść? Chcę nazbierać zarodników w lesie i chcę wyspy posprawdzać. Po te skrzydełka. Ale powiedziałbym, że armor ważniejszy. Ten armor z zarodników poogarniać. No i tu miałem tych wysepek szukać, ale generalnie się poszukiwania niepowodzeniem zakończyły. Bo nie było żadnych wysep. Ale najlepiej, co by zrobić dla progresu, obstawiam to teraz ten armorek. Z zarodników dżunglowych. I chyba tak też zrobimy. Nie ma wysep tu, ni chuja. Chuja nie ma. Zarodniki, chyba to będzie najlepsza opcja do lasu. I pozbierać trochę tego. Kurwa no! Potrzebuję koniecznie butów latających. Się nie da nic zrobić. Oj, ciężkie początki. Są ciężkie. Albo przeglądnąć te wszystkie wyspy, co są na górze i tam może te zarodniki znajdę. Bo mogą być chyba. Maciaszek. Nie no, nie da się. Ja pierdolę. Wszystko mnie tak rucha, że szok. Gdzie nie pójdę, to wywrota jest. A co to jest, mount? Przyzywa linę węży. Jak wysokie to jest? A wyżej już nie pociągnę ty? To główienko. Progres jest chociaż taki, że wcześniej harpie mnie strasznie.
miażdżyły, teraz trochę lepiej. Jest coś. Proszę o P-wyspę jakąś. I co? Kurno. Ja pierdolę trup. Na hitka jestem. Zostaw mnie. Nie. Kurwa no! Nie dostanę się tam nigdy. Ja pierniczę, weź. Co to kurwa? Może coś dobrego dropnie. Upadł. Jeden złota i solidna skamielina. Brzmi jak gówno. Jakaś winda dżunglą na sam dół. To zarodniki. Wtedy jak będzie set, to będzie porządny upgrade. Chociaż może tu będzie dużo zarodników przy tych ulach. Albo jak skrzynka będzie, to w ulowych skrzynkach są zarodniki. To w sporych ilościach. Może po tych ulach poszukam po prostu. Bo to jest niemożliwe, żeby to była jedyna skrzynka. W tą, co zlusiłem. W tak dużych ulach. Nie tylko zarodniki potrzebujesz. Mam chociaż jeden zarodnik. Spoka. O kurwica, jeszcze żądła. I to całkiem sporo z tych os. Tu była ta jedna skrzyneczka, którą zluciłem. Jak na każdy ul jest jedna, to tu po prawo powinna być druga, ale... Czy to tak działa? Też nic nie ma tu. Nie ma żadnej skrzynki. To chyba w dół od razu. Ciężka przygoda to jest na start. Potem jak się itemy zbierze movementowe chociażby, to będzie lepiej, ale na razie to ola boga. Makarena. Co tu mamy? Opaska regeneracji, git. No w sumie tyle z git itemów. I co to? Pajęczy Scuttler Jewel. Co to? A no. Chyba to tu będzie na tym poziomie już zarodniki. To nawet pierwszy zarodnik chyba się tak świeci. Otóż tak. Tylko to jest jeden pojedynczy zarodnik. Ja potrzebuję takich w pizdu zebrać. A nie, dwa zarodniki. No już cztery. Tu jest serce szkarłatne. Git. Dobrze, w końcu coś zaczęło dawać. Ileż można. Już prawie max HP. Jeszcze dwa potrzebuję. Ała. Żądła są cięższe niż te zarodniki chyba do zdobycia. O. Kurwa. Ja pierdolę, przy skrzynce akurat. Nie zdążyłem otworzyć. Nie, nie. Ile mam zarodników? 5? A, bo jeszcze schowałem w tym. 10 zarodników i 6 żądeł i będę miał na całego seta. Ma sens. Jeszcze tylko troszkę i już będę miał seta. Jeszcze tylko troszkę męczarni. I zaraz będzie le... O kurwa! Otwierałem to? Nie otwierałem chyba tego. No, magiczne lusterko, Gites. Pięknie. Pyk. Pyk. Mam max HP. Są. Dobra, chyba można już zmywać się. Mam wszystkie? 11, a potrzebowałem 10. Można iść. Dobra, lecimy. Cierń, kapelusz z dżungli. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, koszulka z dżungli. I trzecia rzecz. Nie pierd... A, spodnie z dżungli, git. Teraz z 3 punktów obrony mam 17 punktów obrony. Fuj, upgrade. Jeszcze bonus za set jest jakiś. 16% zmniejszone użycie many. Spoko. 6% więcej kryta. Damage'a. Spoko, fajny secik nawet. Teraz pytanie, skąd ogarnę taką na ten etap broń magiczną, fajną? Taką okej, bym powiedział. Masz materiały na broń? Znaczy mam te bloki śnieżne, co cały czas ktoś pisał, żeby sprawdzić, co mogę z nich zrobić. O, Frostbolt! Robi się z dygocierni, śnieżny blok i blok lodu. To lepsze jest ten Frostbolt od tego, co mam? Czy niekoniecznie? Icicle Staff? A, ktoś mówił o tym, do? A z czego się to robi? O, Isticle Staff jest. Dygociernie. Tak, on kurwa włączył. Mam dygociernie. A wyjebałem te dygociernie. Miałem je. Oczywiście, tak, że miałem. To zajebiście. To je do śmieci wyrzuciłem, cholera jasna. Isticle Staff. Poka, jak to działa. Co za gówno. I to dobre? Dobra. To tak. Trzeba będzie przetestować. Kurde, już co? Już na bossy powoli mogę iść chyba. Mam max HP, max many, armor pod maga. Już myślę, że to jest czas na bossa jakiegoś. Super! Zrób tego Frostbolta OP jest. A na oko będzie to ten icykl staff lepszy, czy Frostbolt? Chyba Frostbolt, nie? To machnę tego Frostbolta jeszcze sobie. A, to jest to, co używałem tam? Kurde, to oka nie trafi. Jak to ma trafić oko? Najpierw robal, potem oko. Desert Scorch, to on? Jak go przywołać? Desert Medallion. Potrzebuję Stormillion Mandible. Znaczy to mam, ale nie mam tego. Skąd to wziąć? Jeden taki masz? Co, medalion? Gotowy już? Czy takiego jednego robala? A, mam jednego robala. To jest w biomach tam na pustyni, pod tym.
Ty, to się zatrzymuje w cave'ach, to nie działa. Ty, ten pistolet jest na niebo lepszy niż to gubienko. Oddaj mi pistolet. Nie jakieś stafy śmierdzące. Ten pistolet insta damage. Szybko to leci. A to zanim doleci, to jeszcze zadaje mniejsze obrażenia. Stormillion. Jest, dobra, mogę przywoływarkę ogarnąć już. Tylko jedna przywoływarka to mało trochę. Trzeba będzie na biomie tym, pustynnym to zrobić. Na Calamity jest nieskończoność? A, że zrobię raz i mogę użyć ile chcę, tak? Nie jest jednorazowe. A, to zajebiście w sumie. To co, to już mam wszystko chyba. 4 żuchwy i 40 bloków piasku. Bloki piasku mam na pewno. I te żuchwy miałem, na pewno zluciłem. Chciałem to wykasować nawet, ale co pomyślałem, nie, bo się przyda. Nie, mam dwie. Chyba, że chwila, szybkie łączenie przed... No mam dwie, muszę wrócić. No nie, no, kur... No dobra, no nic, jak trzeba, to trzeba. Jest, druga. Dobra, teraz już mam 4 na pewno. Można tworzyć przywoływaczkę, siemano. Dobra, zrobimy taką arenę prowizorkę. O kurwa. Ale arena? No nie mogę, bo mnie odpycha to cały czas. Gówno. Jakbym jakiś antynokback miał, to bym sobie kulturalnie zignorował te slimy i sobie zrobił arenę. Dobra, zrobimy go bez areny. Tylko jedynie to, co to bym potki wziął sobie. Czy zajebałem kiedyś komuś rower? Oczywiście. Nie no, nigdy nikomu nie zajebałem roweru, ale mi zajebali kilka razy. Nawet przypięte mi kradli rowery. Podchodzą z obcęgami i siemano. W sensie teraz już nie, ale za dzieciaka. O, jest! O kurwa. Ni chuja, żem go zrobił. Zobacz ile... Ja mu... 64% HP jeszcze ma. Ja pier... ten boss taki... Po prostu długi jest, ale żeby ciężki, chyba że jest jakaś faza druga. Nie pamiętam. Dobra, chyba tu... Poka, co to dropnęła. Królewska rozkosz, relikt króla szamanów. Jaki relikt? O, i co to? Tako? Po prostu? Wizual? Przywołuje księcia szlamów. A, że pecik. Dobra, i teraz loot. Maska, koszulka, spodnie ninja. I tężarka. Mroczny diament. Ty, mroczny diament jako zwykły diament zadziała też? To można magic storage teraz ogarnąć. A dwa diamenty potrzebne? No nie, kto chuj. Nie masz szmaragdów? Mam. Szmaragd. Jeden. Mogę zrobić drzewo szmaragdowe? Jak? Szmaragdowy żołądź klejnotowy. Taki na przykład? Gdziekolwiek? Mogę tu rośnie jak posadzę? Na kamieniu to rośnie. To mogę postawić kamień i po prostu kliknąć i siemano? Pa, super warunki ma. Tutaj git? To sadzę. I teraz tak, mam ten medalion i na jakiś pustynny biom. To tu na prawo od razu. Da radę bez areny? Spróbuję bez areny. W sumie nic nie tracę, jak wywalę się. I machnąć jedną długość. Gutek, takie pytanie mam, ale tak szczerze, z tymi dwoma Polakami. CZM się pomyliłeś, czy to kwestia tego, że ktoś cię wkręcił wcześniej, czy z kimś innym ci się skojarzyło? Ale odpowiedz szczerze, a nie wymijająco. Wiesz co, ja byłem święcie przekonany, że to Polak jest, bo... Kiedyś w jeszcze jakichś rozmowach na tym spiku, za dawnych czasów, dużo przed tym wydarzeniem, jakoś do mnie dotarła od kogoś ta informacja, lata przed. I tak zapamiętałem. Dobra, dawaj go. Pyk. Co jest, kurwa? Ty, nie ma szans, żeby go zrobić. Nie ma, kurwa, opcji. 3 robale naraz. I biją po 70. No jak, kurwa, nie ma takiej szansy. A, dobra, Frostbolt go trochę kontruje. O, jeden umarł. Drugi umarł. 65% HP ma. 3. Na pewno ten Frostbolt jest dobry? Nichuja, nie zrobię. Nie wiem, czy ten Frostbolt taki dobry. Ale bardzo prosty boss finalnie to jest. Bardzo prosty. Taki widać, że mocno na wstęp do gry. Dawaj go. Nie no, ni chuja. Troszkę mały damage. No i też nie unikam pewnie, jak powinienem. Teraz poszło gorzej niż za pierwszym razem. A, druga też się wywaliła. Zostało tu. No przecież dużo wam. 37%. No powinien... Powinien zdedać, jak dobrze pójdzie. 12%. Już w połowie martwy. 2%. Dobra, trup. Już nawet jakby mnie wleci, to... No i kultura. Desert Scourge ponosi klęskę. Widzisz, to nie było także trudne. No nie było. Bug. Potion, niebiański Storm Spray.
O! Ty! Broń chyba pod magucha dostałem. Niebiański Storm Spray. To dla mnie. Poka to, ten Storm Spray. Lepsze to? Co to? A do góry trzeba tym. Ale gówno. Ale łajno. Król szlamów zrobiłem, krwawy księżyc zrobiłem, bóg pochodni to nie ma co chyba. Giant Clam jest jeszcze jakaś. O kurwa, ale sumonka dropi. Ale pod mag... O, Poseidon. Fajna broń pod magucha. To będzie coś... A dam radę muszę zrobić na tym etapie? On jest turbo łatwy przed hard modem. No to spróbujemy zrobić. Ale to już następnym razem. Zapisz i wyjdź.